Proszę Państwa, kolejny punkt naszego dzisiejszego pierwszego spotkania konferencyjnego to wykład. Wykład specjalny, który zgodził się wygłosić dla nas pan profesor Leszek Balcerowicz. Wykład zatytułowany jest Etatystyczne odchylenie w ekonomii. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Jan Winiecki miał wybitny umysł i silny charakter. I dlatego był klasycznym liberałem, czyli reprezentantem i zwolennikiem kierunku, wedle którego najlepszy ustrój obejmuje państwo, które jest tak ograniczone, podzielone i pilnowane, że zapewnia ludziom rozległe i równe wolności, które są jednocześnie równo egzekwowane czy strzeżone. To najkrócej oznacza, że to jest państwo prawa, gdzie wymiar sprawiedliwości jest oczywiście niezależny od władzy politycznej. I to oznacza, że w takim ustroju występuje wolny rynek. W swoim wystąpieniu chciałbym odnieść się do czegoś, co właśnie nazywam odchyleniem etatystycznym w ekonomii, ale najpierw powiem, co mam na myśli, jak mówię ekonomię. Otóż nie mam na myśli tego, co było ekonomią polityczną socjalizmu, czy ekonomią polityczną kapitalizmu, za socjalizmu, bo to nie była nauka, z jakimiś małymi wyjątkami. To była część propagandy. Ja bardzo się chlubię tym, że z ekonomii politycznej socjalizmu miałem tylko trójkę, bo niewiele mogłem z tego zrozumieć. Będę natomiast mówił o ekonomii zachodniej, która od 300 lat, czy ekonomii na zachodzie, która od 300 lat mniej więcej nie podlegała naciskom politycznym, więc w tym sensie mogła być nauką. Ale jak będę starał się Państwu pokazać za chwilę, w tej wolnej od nacisków politycznych ekonomii zarysowała się bardzo silna tendencja do właśnie odchylenia etatystycznego. Otóż dlaczego to tak było? Na ten temat jest wiele rozmaitych przypuszczeń. Jedno z nich, moim zdaniem, brzmi następująco. W odróżnieniu od nauk ścisłych, nauki społeczne, zwłaszcza ekonomii, są w centrum dyskusji czy pseudodyskusji politycznych czy publicznych. I ekonomiści wystawieni są na dużo silniejsze bodźce, na przykład bycia popularnym, niż dajmy na to astronomowie. Przypuszczam, gdyby się tak zdarzyło, że astronomia byłaby w centrum debat publicznych i politycznych, to do dziś dnia byśmy słyszeli, że Ptolomeusz był równie ważnym odkrywcą w astronomii co Kopernik. Nie znaczy to, że walka o lepszy ustrój czy dobry ustrój jest beznadziejna. Znaczy to tylko, że trzeba o to bardzo umiejętnie zabiegać. Teraz co mam na myśli, mówiąc odchylenie etatystyczne? Mam na myśli silną tendencję do tego, by w tej podręcznikowej, dominującej ekonomii zachodniej źródeł problemów typu bezrobocie, słaby wzrost gospodarczy, inflacja, poszukiwać w ułomnościach wolnego rynku, które często są wprost fabrykowane, a nie odkrywane, a źródeł rozwiązań szukać w rozmaitych interwencjach władzy politycznej, czyli państwa. Te interwencje mogą mieć charakter instytucjonalny, to znaczy odkształcają ustrój przez poddanie firm władzy politycznej, co nazywamy nacjonalizacją, przez regulacje ograniczające konkurencję, albo też mają postać, jak to ekonomiści mówią, makroekonomiczną, co z grubsza sprowadza się do tego, żeby próbować do gospodarki wstrzyknąć więcej pieniądza, który byłby wtedy tak, aby on mógł być wydawany i zwiększać łączne wydatki. Sama treść odchylenia etatystycznego nie powinna budzić jeszcze jakiegoś zgorszenia. Problem polega na tym, że w odchylenie jest wynikiem ułomności
metodologicznie, a mówiąc prosto, braku rzetelności, czego na ogół się nie piętnuje w podręcznikowej ekonomii. Przykładowo, ilość wybitnych ekonomistów koncentruje się na odkrywaniu lub fabrykowaniu tak zwanych ułomności rynku, nazywanych market failures, które to jest sprzeczne z doświadczeniem. Żeby nie być gołosłowny, podam przykład noblisty Akerlowa, który w teoretycznym modelu udowodni, że na wolnym rynku nie będzie można handlować używanymi samochodami ze względu na asymetrię informacji, to znaczy właściciele używanych samochodów będą mogli swobodnie oszukiwać, bo nabywcy nie będą wiedzieli tyle o ułomnościach tych samochodów, co sami właściciele. On między innymi za to dostał Nagrodę Nobla. Natomiast co przeoczono? Co on przeoczył? Że używane rynki samochodów istnieją. I wiadomo mniej więcej dlaczego. To był przykład odwoływania się do ważnego skądinąd pojęcia, a mianowicie tak zwanej asymetrii informacji, którą ci ekonomiści z etatystycznym odchyleniem na ogół przypisują uczestnikom rynku, a zapominają o władzy politycznej. Tak jak gdyby politycy mieli doskonałą informację i o wiele lepszą od tych zwykłych śmiertelników, którzy działają na ułomnym rynku. Inną ułomnością, którą za chwilę zilustruję, jest brak rzetelnej analizy porównawczej. Nawet jeżeli krytyka rynku jest zasadna, to znaczy zgodna z faktami, to z tego jeszcze nie wynika, że interwencja, czyli powstanie zdeformowanego rynku, będzie lepszym rozwiązaniem. To zresztą dotyczy każdej analizy porównawczej, każdej oceny. Ona, jeśli ma być rzetelna i prawidłowa, musi się opierać na prawidłowej, rzetelnej analizie porównawczej. I większość tych rzeczywistych, czy odkrywanych, czy fabrykowanych ułomności rynku jest podstawą do wysuwania rekomendacji, które także są ułomne. Na przykład tak zwana wielka depresja lat 30. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach Zachodu, przynajmniej do niedawna, była traktowana jako koronny dowód krachu kapitalizmu, gdy tymczasem istniały przy głoszeniu tego poglądu, a jeszcze w większym stopniu istnieją teraz, staranne empiryczne prace, które pokazują, że przedłużająca się recesja tam, gdzie ona była, ogromne bezrobocie, wynikało z szkodliwych interwencji państwa. Ale generalnie jest tak, że pokazywanie ułomności wolnego rynku ma większą siłę przebicia, jeżeli się temu nie przeciwstawić, demaskując przekręty, niż demaskowanie ułomności interwencji politycznej. To była następna uwaga wstępna, a teraz chciałbym zrobić jeszcze jedną. Trudno przecenić podstawowego rozróżnienia w każdej gospodarce pomiędzy sferą podaży a sferą popytu. Sfera podaży, mówiąc najogólniej, jest tworzona przez producentów, dostawców, którzy łącznie przez swoją działalność tworzą moce wytwórcze, czy siłę wytwórczą społeczeństwa. Prosta obserwacja pokazuje, że sfera podaży ogromnie się różni w zależności od systemu polityczno-gospodarczego i w związku z tym, czy wskutek tego, siła wytwórcza społeczeństwa jest ogromnie zróżnicowana. Popatrzmy na przykład na Koreę Południową i Koreę Północną. Ta sama kultura, ta sama historia, skrajnie różne systemy przez ostatnie 50 z kawałkiem lat, skrajnie różna siła wytwórcza społeczeństwa, a w konsekwencji poziom życia, czyli siła nabywcza. W ekonomii mnóstwo czasu spędzono na dyskusję o tak zwanym prawie Seya. To znaczy prawie, które mówiło, że z siły nabywczej, siły wytwórczej wynika siła nabywcza, bo w trakcie produkcji jednocześnie są wytwarzane dochody, które następnie są wydawane
i że tak powinno być w każdym krótkim okresie, to nie było całkiem ścisłe. I została, prawo Sejmu zostało skrajnie zdemonizowane przez Keynesa, choć w nim zawiera się podstawowa prawda. A ona jest taka, że jeżeli popatrzymy na dłuższy okres, nie rok, a kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to dostrzegamy ogromną zależność pomiędzy właśnie sferą podaży, która kreuje zdolność wytwórczą społeczeństwa, a siłą nabywczą społeczeństwa. I ta zasadnicza zależność jest mniej doceniana w takiej podróżnikowej ekonomii niż rozmaite teorie, które starają się wykazać, że mogą powstawać różne nierównowagi na krótką metę, no i że w efekcie może to doprowadzać do różnych recesji. Ale nie sposób przecenić tego, jak jest ukształtowana w zależności od systemu instytucjonalnego sfera podaży i w konsekwencji siła wytwórcza społeczeństwa, która na dłuższą metę w 100% determinuje jego siłę nabywczą. Odwrotna zależność między tak zwaną polityką popytową, o której za chwilę powiem, a sferą podaży jest właściwie albo nieistniejąca, albo jest negatywna. To znaczy złe kształtowanie polityki popytowej szkodzi wzrostowi gospodarczemu i w konsekwencji szkodzi siłę nabywczej społeczeństwa. Teraz stosownie do tego rozróżnienia sfery podaży i sfery popytu, można mówić o etatyzmie dotyczącym sfery podaży gospodarki i o etatyzmie dotyczącym sfery popytu w gospodarce. W tym moim tekście, który jest zawarty w książce, koncentruję się głównie na etatyzmie po stronie podaży, ale daję także, krótko wspomnę o obecnie rozpowszechniającym się etatyzmie po stronie popytu, polegającym na tym, że przez ekspansywną, przynajmniej w zamiarze, politykę pieniężną i ekspansywną politykę fiskalną, polegającą na ogół na zwiększaniu wydatków kosztem rosnącego długu i deficytu, próbuje się zwiększyć produkt krajowy na krótszą metę, a są tacy, coraz ich więcej, że sądzą, że przez masowe drukowanie pieniądza dzięki bankom centralnym można zapewnić ludziom i społeczeństwom dobrobyt na dłuższą metę. To jest przedstawiane jako nowa teoria monetarna, ale to jest stara bzdura w nowym przybraniu. Teraz przechodząc, proszę Państwa, do ilustracji tego, co starałem się ogólnie powiedzieć, to będzie krótki przegląd ekonomii, zachodniej ekonomii, który chcę zrobić w 20 minut, więc z góry przepraszam za zwięzłość. Rozumiem, że będzie okazja do dyskusji. Jeżeli cokolwiek będzie niejasne lub odebrane jako wadliwe, to oczywiście proszę za reakcję. Zacznijmy od ojca nowoczesnej ekonomii, to znaczy Adama Smitha. Oczywiście byli ekonomiści wcześniejsi, którzy zwracali uwagę na znaczenie własności prywatnej i wolnego rynku, ale Adam Smith słusznie uchodzi za ojca nowoczesnej, wolnorynkowej ekonomii i w ogóle ekonomii, bo on najpełniej przedstawił jej znaczenie. I można powiedzieć, że on jest pierwszym wielkim instytucjonalistą w jego dziele o bogactwie narodów. Znajdziecie Państwo z jednej strony analizę systemu, który jeszcze występował za jego czasu. Nazywał się merkalistycznym, ale był quasi-socjalistyczny. To był system, gdzie wolność gospodarcza była skrępowana przez rozmaite monopole państw królewskie czy przez cechy i gdzie konkurencja była ograniczona, bo była traktowana jako moralne zło. Jak nazywano tych, którzy działali poza cechami? Fuszerzy. Okej. I ten system nie był zdolny do wytwarzania systematycznych innowacji i w związku z tym rodził stagnację. Adam Smith skontrastował go z systemem, który nazywał perfect liberty, czyli szerokiej wolności, opartej właśnie na konkurencji, czyli nieistnieniu, braku istnienia cechów królewskich monopolii
dowodził, że ten system jest lepszy dla ludzi, bo po pierwsze rodzi mniej korupcji, a po drugie, zapewniając szerszy rynek, daje możliwości większej specjalizacji, czyli szybszego rozwoju. Oprócz tego Adam Smith jest znany z tego, że ukuł bardzo, moim zdaniem, trafne określenie, niewidzialna ręka. To się odnosi do tego, że ludzie i firmy działające w warunkach wolności samorzutnie, oddolnie zapewnią koordynację. I są tacy etatystyczni prostacy, którzy wyszydzają w imię nowoczesności to określenie, nie zdając sobie sprawę, że są beznadziejnie zacofani. Bo z nowoczesnych analiz różnych systemów wiemy, że takie, które są oparte na spontanicznej koordynacji w ramach pewnych reguł, dają większą stabilność niż systemy ściśle etatystyczne, gdzie ostateczne decyzje należą do kogo? Do polityków i do biurokratów. Dziedzictwo Adama Smitha jest trwałe, mimo rozmaitych ataków, i w XIX wieku jego wybitni następcy, jak Ricardo, jak John Stuart Mill, jak Marshall, traktowali to jako oczywistość, ale nie rozwijali tego. Znaczy nie prowadzili jakiejś głębszej analizy porównawczej rozwiązań rynkowych i rozwiązań etatystycznych, bo mało uwagi poświęcali analizie państwa. Może dlatego, że za ich czasów, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, ono właśnie było ograniczone, że nie mogło ludziom szkodzić poprzez partyjny wymiar sprawiedliwości albo poprzez rozpasane wydatki rodzące większe podatki. Kto dokonał ogromnego cofnięcia czy wyłomu w tym wolnorynkowym przekazie XIX wieku? I warto się na chwilę zatrzymać. Nie dlatego, że ten nurt wniósł coś do nauki, bo to była moim zdaniem quasi-religia, a nie nauka, tylko dlatego, że okazał się niezwykle i niszczycielsko wpływowy. To był Karol Marx. To, co Państwu powiem w wielkim skrócie i co jest napisane, opiera się na moim zdaniem najlepszej analizie Marksa i marksizmu autorstwa Leszka Kołakowskiego, pod tytułem Główne nurty marksizmu. I radzę to przeczytać, bo te emocjonalne, niszczycielskie idee są ciągle wracają. Jakie były główne tezy Marksa odnoszące się do gospodarki i ustroju? Po pierwsze, że wolny rynek i tak zwana i burżuazja miały swój wkład, ale to się skończyło. I okazują się, zwłaszcza wolny rynek i burżuazja, hamulcem rozwoju i źródłem głębokich kryzysów. Po drugie, dlatego trzeba znieść własność prywatną, podział pracy, rynek, zastępując je, to cytuję, świadomym kierowaniem gospodarki. Marx to nazywał socjalizmem czy komunizmem, w każdym razie rozwiązaniami skrajnie antyrynkowymi. Po trzecie, i to było proroctwo, siłą sprawczą tej przemiany będzie proletariat, mniej więcej klasa robotnicza, który po obaleniu władzy burżuazji wprowadzi, cytuję, dyktaturę proletariatu. Oprócz tego dla Marksa i marksistów wolny rynek, to też jest cytat, był anarchią produkcji, czyli źródło niesłychanych zaburzeń. Może Państwa zaskakiwać, ale w gruncie rzeczy najgłośniejszy ekonomista XX wieku, co też jest znaczące, John Maynard Keynes głosił podobną tezę, może w mniej radykalnym języku, ale treść była taka sama. Otóż on głosił, że prywatne inwestycje, bez których nie ma kapitalizmu, są źródłem niestabilności kapitalistycznej gospodarki i postulował uspołecznienie inwestycji. To w praktyce, co by doprowadziło bądź do socjalizmu, bądź do faszyzmu w stylu włoskim. I to nie przeszkadza większości współczesnych ekonomistów traktować Keynesa jak proroka, jak źródła wielkiej mądrości.
Wedle Keynesa prywatni przedsiębiorcy kierują się, to jest cytat z niego, zwierzęcymi instynktami, to znaczy są, ulegają rozmaitym nastrojom, a to się odbija w falowaniu inwestycji, w falowaniu całej gospodarki. Ciekawe, że Keynes nie dostrzegł, że politycy mogą się kierować i kierują się zwierzęcymi instynktami. To znaczy najgorsi z nich, jakim zwierzęcym instynktem się kierują? Dążeniem do władzy po trupach. I to były praktyczne przykłady socjalizmu. Jak Kołakowski pokazuje, choć Marx prawdopodobnie, czy najpewniej nie miał w głowie ludobójstwa, to nie da się zaprzeczyć, że w jego dziele była to zawarta jako ewentualność. W związku z tym Czerwoni Khmerzy, Mao Tse-tung, wszyscy ci Stalin, Lenin, którzy powoływali się przecież na Marksa, nie robili tego w złej wierze. To było zawarte w marksizmie. Choć być może wbrew woli, wbrew temu, co Marks mógł mieć na myśli, ale dzieła, autorzy są odpowiedzialni za użytek swoich dzieł. Dlaczego zresztą z życia samego Marksa byli tacy, którzy wskazywali na to, że jego przepowiednie rekomendacje doprowadzają do skrajnego despotyzmu. Na przykład jego rówieśnik Bakunin, który był anarchistą i mniej lepiej rozumiał wolność niż sam Marx. Z punktu widzenia naukowego, to znaczy trafności empirycznej, diagnoz i tez, Marx i marksizm był gigantycznym cofnięciem się w stosunku do tego, co ogłosił Adam Smith i jego następcy. To dlaczego marksizm był i pozostaje taki popularny? To nie dlatego, że był nauką, wbrew temu, co Marx o sobie mówił, tylko dlatego, że nie był nauką, a był pseudo- czy quasi-religią. Naładowaną emocjami, zwłaszcza złymi emocjami, nienawiścią, samo słowo wyzysk odniesione do burżuazji zawiera ładunek nienawiści. Na czym polegał ten quasi-religijny charakter marksizmu? Po pierwsze, tak jak w każdej religii, wskazywano na zło, a złem była burżuazja i kapitalizm. Po drugie, wskazywano, kto jest nośnikiem dobra, proletariat. Po trzecie, przedstawiano koncepcję raju, socjalizm oraz siły, która poprowadzi społeczeństwo z tego piekła kapitalizmu do raju socjalizmu, czyli kapitalizmu. To jest sedno oddziaływania marksizmu, które nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek nauką. To jest antynauka, a mówię o tym dlatego, że historia marksizmu powinna być wielkim ostrzeżeniem, a mianowicie, że urągające logice i faktom teorie czy doktryny mogą w wolnym społeczeństwie uzyskiwać wielkie wpływy, jeżeli przyjmą postać quasi-religijnych doktryn dzielących ludzi na wyznawców i niewiernych. Taki sam charakter ma islamski fundamentalizm oraz skrajny nacjonalizm, który dzieli ludzie na swoich i obcych. W związku z tym trzeba temu przeciwdziałać, obnażając niemoralną, nienaukową, emocjonalną zawartość takich doktryn włącznie z marksizmu. Trzeci kawałek to dotyczy, wydaje się być bardziej naukowy, jest, bo nie operował takimi podburzającymi schematami, ale też okazał się fałszywy. Otóż w okresie międzywojennym, począwszy od schyłku XIX wieku, gdzieś lata 30 i później, toczył się w ekonomii zachodniej spór o efektywność gospodarczą socjalizmu, w której po jednej stronie występowali wybitni ekonomiści austriaccy, von Mises, Hayek i inni, a także za czasów, w latach 20 wybitny ekonomista litewskiego pochodzenia Borys Bruckus, który zresztą zginął w gułagu, a po drugiej stronie oni byli krytykami socjalizmu, a po drugiej stronie występowali tacy ekonomiści jak Oskar Lange,
który był głównym obrońcą na gruncie ówczesnej teorii ekonomii zachodniej, socjalizmu. Jak Państwo może wiecie, on był w Chicago, a potem wrócił do Polski i stał się prominentem pro-RL. Mówiąc najkrócej, antysocjaliści wskazywali na to, że w socjalizmie proponowanym przez Marksa, wprowadzonym w życie przez Lenina, nie będzie możliwości prowadzenia racjonalnego rachunku ekonomicznego i w związku z tym podejmowania racjonalnych decyzji, bo nie będzie wolnych cen. Nie będzie rynku. Na to Lange odpowiadał teoretycznym modelem, w którym było coś w rodzaju symulowanego kapitalizmu, że w tym modelu dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych mieliby się zachowywać jak prywatni, jak dyrektorzy przedsiębiorstw prywatnych, na co Mises powiedział, i słusznie, że żaden symulowany kapitalizm nie może być realnym kapitalizmem i tak dalej, i tak dalej. Ale był jeszcze jeden wątek, który wprawdzie był na marginesie tej dyskusji, ale był jeszcze ważniejszy. A mianowicie krytycy socjalizmu pokazali, że socjalizm nie może być innowacyjny, bo będzie biurokratyczny, bo nie będzie prywatnej własności, która jest nośnikiem innowacji w postaci nowych firm. Jaka była odpowiedź Langego? On powiedział tak, to może prawda, ale biurokratyzacja to nie jest problem ekonomiczny, to jest problem socjologii. A poza tym kapitalizm będzie jeszcze bardziej biurokratyczny, bo wchodzi w fazę monopolistyczną, a Marks powiedział, Lenin potwierdził, że kapitalizm jest skazany właśnie na taki wyjąt. I na tak żałosnym poziomie zakończono, czy prowadzono tę dyskusję, co jest znamienne. Ówczesna teoria na Zachodzie w latach 30. uznała, że zwyciężył Lange, bo udowodnił rzekomo coś w ramach kompletnie nieadekwatnego, nieprzylegającego do rzeczywistości modelu. I to świadczyło o etatyzmie podręcznikowej ekonomii zachodniej w latach 30. i zresztą później. Kolejny przykład to są tak zwane teorie wzrostu, które są w wielu podręcznikach. O dziwo, w XIX wieku ekonomiści klasyczni, słusznie akcentując znaczenie wolności, jednocześnie w małym stopniu zajmowali się głębszymi uwarunkowaniami tego, od czego zależy tempo wzrostu gospodarczego. To samo było w latach 30. do lat, nawet przez pierwszą połowę XX wieku, bo keynesizm skoncentrował zasoby i uwagę ekonomistów na krótkim okresie i na rzekomych ułomnościach rynku i cudownych rozwiązaniach polegających na stymulowaniu gospodarki przez państwowych decydentów, a mało poświęcał wzrostowi. Teorie wzrostu, czyli to, co się nazywa teoriami wzrostu, pojawiły się dopiero na przełomie lat 30. i 40. i pierwsze z nich były skrajnie ułomne. One składały się z prostych równań autorstwa Haroda i Domara, z których wynikało, że wzrost zależy głównie od stopy inwestycji, czyli ile się inwestuje. To było wyraźnie inspirowane przykładem Związku Radzieckiego, który w wielu kręgach zachodnich uchodził za sukces. Te teorie oczywiście nie przylegały do rzeczywistości, bo co pominały? Najważniejszy czynnik, innowacyjność i związaną z innowacyjnością efektywność gospodarki. To też następną postępem w stosunku do tych skrajnie wadliwych teorii był model Solowa, który dostał Nagrodę Nobla z ekonomii. W tym modelu on pokazał, że głównym czynnikiem wzrostu to nie są same ilościowo definiowane nakłady kapitału, ale czynnik jakościowy nazwany przez niego total factor productivity, czyli łączna produktywność, to się z grubsza nakłada na systematyczną innowacyjność. Ale on nie wytłumaczył, z czego się ta innowacyjność bierze. Nie wytłumaczył, z czego wynikają przede wszystkim różnice w tej innowacyjności. Nie wytłumaczył dlaczego.
Dlaczego? Że nie zajmował się głębszymi determinantami efektywności, innowacyjności, czyli najważniejszej siły rozwoju, to znaczy czynnikami instytucjonalnymi, typu czy jest własność prywatna, czy jest własność państwowa, czy są rządy prawa, czy jest konkurencja rynkowa i tak dalej, i tak dalej. I to samo dotyczy kolejnej generacji modeli, które były, reprezentowały jakiś postęp, a mianowicie teorie wzrostu etnogenicznego, które starały się w ramach równań wiązać na przykład efektywność czy wzrost efektywności z pewnymi działaniami, które ich zdaniem wpływały na efektywność, na przykład tym, ile się przeznaczało pieniędzy na badania i rozwój. Ale to pominało zasadniczo. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone przeznaczały podobny odsetek dochodu na badania i rozwój. A wyniki były skrajnie różne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wprowadzanie w życie nowych projektów. Dlaczego? No dlatego, że w jednym przypadku był w miarę konkurencyjny kapitalizm, a w drugim przypadku był socjalizm. I tego nie dostrzegali, albo dlatego, że nie sposób było ich zdanie ująć w modelach, twórcy tak zwanych teorii wzrostu. To się zmienia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, o czym powiem za chwilę. Ale do niedawna, na przykład w roku 2000, w przeglądzie teorii wzrostu mowa była taka, że one nie są w stanie wyjaśnić, z czego wzięło się przyspieszenie w Chinach. Dlaczego nie są w stanie? Bo nie uwzględniają najważniejszych determinantów. Proszę Państwa, jeszcze gorsze świadectwo takiego skrajnego odchylenia etatystycznego zostawiła tak zwana teoria rozwoju. Ona była odpowiedzią na dekolonizację po II wojnie światowej, odpowiedzią zdaniem ekonomistów tego nurtu i miała im powiedzieć tym nowym krajom, jak osiągnąć przyspieszony wzrost i wychodzenie z zacofania. I jakie były recepty? One były pod ogromnym wpływem fałszywych dwóch odczytań historycznych. Pierwsze to, wedle pierwszego, Związek Radziecki osiągnął ogromny sukces gospodarczy w latach 30., wedle drugiego w kapitalizmie nastąpił krach w latach 30., bo tak zwana Wielka Depresja dowodziła właśnie zawodności tego ustroju. Obydwie interpretacje były skrajnie błędne, ale one niestety doprowadziły do fatalnych rekomendacji po stronie antyrynkowej. One miały te owe rekomendacje kilka form. Po pierwsze, teoretycy tego nurtu uznali, że kraje zacofane nie mają szans działania na rynkach międzynarodowych i powinny się zamykać. To się nazywała substytucja importu i tak się rzeczywiście stało. Zwłaszcza w krajach Ameryki Łacińskiej, one się zamykały, Brazylia, Argentyna i tak dalej. No i przez pewien czas się szybciej rozwijały, bo nie było konkurencji. Nie było efektywności i w pierwszym okresie były nakłady, a nie patrzono na jakie są szkody. To okazało się ciężkim błędem. Wykazały to sukcesy w latach 60. i później tak zwanych azjatyckich tygrysów, które nastawiły się na rozwój proeksportowy, na otwartą w miarę gospodarkę i osiągnęły niebywałe przyspieszenie gospodarcze. Mam na myśli tutaj takie kraje Korea Południowa, Tajwan, mniejsze kraje jak Hongkong, Singapur, nieco większe jak Malezja, w jakimś stopniu Indonezja czy Tajlandia. Druga zatruta rada była taka, czy rekomendacja, że jeżeli kraj jest biedny, to pozostanie biedny. To nazywano pułapką biedy. Ignorując całe doświadczenie, że obecne czy ówczesne kraje bogate były niegdyś biedne. I jakoś wyszły z tej biedy bez zewnętrznego wielkiego transferu zasobów. No i to była teoria beznadziei, albo taka, która mówiła, no trzeba wobec tego, żeby była większa pomoc. Reformy w krajach biedniejszych nie są ważne. Po trzecie, radzono rozwijać sektor państwowy. Jeszcze w 1975 roku Bank Światowy pożyczył Tanzanii 10 milionów dolarów na przymusową kolektywizację rolnictwa. To było oparte na modelu Związku Radzieckiego.
A jeszcze w latach 80. tenże Bank Światowy przeznacza 80% pożyczek dla państwowych przedsiębiorstw Brazylii i Meksyku. Lata 80. Ja pamiętam, to zrobię małą dygresję, gdy jako wicepremier w roku w rządzie Jerzego Buzka w latach 97-2000 starałem się przyspieszyć reformy górnictwa, włącznie z prywatyzacją. No i zaprosiłem do współpracy Bank Światowy, nadziei, że oni będą na to napierać. To był fałszywy, im chodziło o to, jak naprawić przedsiębiorstwa państwowe, a nie jak prywatyzować. Dali kredyty, w pewnym zakresie jakiś doradztwo było właściwe, ale generalnie nie byli sojusznikami najważniejszej reformy firm, to jest ich prywatyzacja. Do sztandarowych rekomendacji tych prominentów ekonomii rozwoju było planowanie. I na przykład Myrdal, który dostał Nagrodę Nobla, choć nie za to, mówił tak w 1956 roku. Jedna z największych słabości w krajach, które podjęły próbę kompleksowego planowania, polegała na tym, że było ono za mało ambitne i za mało kompleksowe. Jest wiele innych przykładów tych fałszywych etatystycznych zaleceń, tak zwanej ekonomii rozwoju, ale na tym poprzestam, mówiąc tylko tak, że nie wiadomo byłoby oczywiście, co by było, gdyby tych etatystycznych rekomendacji nie produkowali zachodni ekonomiści. Nie wiadomo byłoby, czy polityka tych nowych przywódców byłaby lepsza, ale można powiedzieć, że na pewno nie pomogli, a w dużej mierze zaszkodzili, prawdopodobnie zaszkodzili. Chciałem powiedzieć, jeszcze mam dwa punkty, że na szczęście, począwszy gdzieś od lat 70., poprzez 80., 90., obserwujemy dość wyraźną redukcję tego odchylenia etatystycznego. Jako przykłady chcę powiedzieć, że Nagroda Nobla trafiła na przykład do Friedricha Hayeka w 1974 roku, do George'a Stiglera, do Jamesa Buchanana, do Ronalda Coase'a i tak dalej. I że nastąpiło przesunięcie w ekonomii zachodniej w dużej mierze ku takim tematom jak prawa własności, nareszcie, lata 70., jak teoria wyboru publicznego, czyli realistyczna analiza zachowania się polityków demokracji. Buchanan dostał za to Nagrodę Nobla. Jak ekonomia konstytucyjna, teoria grup nacisku i tak dalej, i tak dalej. Ponadto ten nurt etatystyczny w ekonomii zachodniej został silnie osłabiony przez ewidentny krach socjalizmu. Ewidentny krach. Ale to nie znaczy, że się nie będzie odradzać. Mamy w tej chwili odradzanie się tak zwanej teorii polityki przemysłowej pod nową nazwą, że jest nowa. Choć wiadomo, że ona się sprowadza do czego? Do szczegółowych interwencji polityków, które mają wybierać, które branże czy firmy mają się rozwijać, a które nie. Czyli trzeba być bardzo czujnym i trzeba demaskować tego rodzaju odradzające się tendencje. I wreszcie etaty po stronie popytu. To znaczy polityka, która makroekonomiczna, monetarna czy fiskalna, która zmierza do tego, aby wstrzykiwać więcej wydatków i pieniądza w pewnych okresach nazywanych załamaniami się czy spowolnieniem działalności gospodarczej. Tego nie było w XX wieku, w XIX wieku i gospodarki wpadały w recesję i z nich wychodziły. Co zaprzeczało i zaprzecza popularnej tendencji, że bez szczegółowej antyrecesyjnej polityki gospodarka kapitalistyczna jest skazana na trwałe trwanie, nie tylko przejściowe, ale trwanie. To była ulubiona teza Keynesa, która została sfalsyfikowana przez rzeczywistość i w teorii, między innymi przez Friedmana, ale ciągle jest żywa. I co więcej można tu powiedzieć w wielkim skrócie.
że jeżeli przez chęcić rozumiemy ogólną, taką ogólne zalecenie, że jeśli jest osłabiona działalność gospodarcza, to jest jedno skuteczne rozwiązanie, a mianowicie zwiększanie łącznych wydatków, to ta doktryna jest ciągle żywa, bo ona jest bardzo popularna. Szczególnie wśród polityków i dużej części opinii publicznej. W tym sensie Keynes nie został ostatecznie zdyskredytowany, choć w doświadczeniu jest. Po drugie, jest rzeczą wtórną, czy te dodatkowe wstrzykiwanie popytu odbywa się przez luźną politykę pieniężną, czy przez luźną politykę fiskalną. W jednym i w drugim przypadku chodzi o to samo. To znaczy, że było więcej wydatków jako lekarstwo na spowolnienie gospodarcze. I to widzimy. Był taki okres w latach 90., na początku lat 2000, kiedy wydawało się, że Keynes został zarówno teoretycznie, jak i empirycznie sfalsyfikowany i zdyskredytowany i mało kto go poważnie brał. Co się stało potem? Potem mieliśmy wielki kryzys finansowy i nastąpiła ekspansja polityki popytowej. A teraz mamy, proszę Państwa, teraz mamy pandemię i mamy kolejną ekspansję polityki popytowej, przy czym większość tych, co proponują te rozwiązania, wskazuje uwagę głównie na rzekome korzyści, a nie uwzględniają koszty, bo kosztów się nie widzi, jeżeli się patrzy tylko na krótką metę. Dalekowzroczność polega na tym, że uwzględniamy właściwie koszty. Czy ja mam jeszcze 5 minut, czy powinienem skończyć? Proszę mi powiedzieć. 40. O! No dobrze, to parę uwag podsumowujących. Ten błyskawiczny przegląd odchylenia popytowego w zachodniej ekonomii. Jeżeli popatrzymy na dynamikę tego zjawiska i porównamy etatyzm po stronie podaży z etatyzmem po stronie popytu, to dostrzeżemy, że w XIX wieku w zasadzie nie było ani jednego, ani drugiego. Przypominam, że wtedy to był okres niespotykanego wcześniej w historii przyspieszenia gospodarczego. I żadna z gospodarek nie znalazła się w trwałej depresji. A jak się znalazła, to wskutek skandalicznych błędów polityki państwowej. I to jest pierwsza obserwacja. W obu przypadkach wobec tego ekspansja etatyzmu zaczęła się w XX wieku. Po stronie popytu w wyniku w dalszej mierze w wyniku fałszywej interpretacji przyczyn wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. I tutaj sławy zdobył Keynes. I w ślad za tym poszła cała masa ekonomistów młodszego pokolenia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, choć nie tak bardzo w Niemczech, na szczęście dla Niemiec. Jeżeli chodzi o ekspansję etatyzmu podażowego, to w XIX wieku większość ekonomistów uważała słusznie, że ograniczone co do zakresu państwo i dzięki temu wolny rynek są najlepszym rozwiązaniem dla funkcjonującej gospodarki. I mało kto z uznanych ówcześnie ekonomistów proponował jakieś większe, bardziej szczegółowe interwencje państwa. To się zaczęło zmieniać w XX wieku, choć na szczęście nie taką, na taką skalę, jak w przypadku Rosji Sowieckiej. To znaczy nie wprowadza Zachód, na swoje szczęście, nie zamienił kapitalizmu na socjalizm. Ale mieliśmy do czynienia z ekspansją rozmaitych regulacji, które miały stabilizować gospodarkę lub mowa na przykład o sektorze bankowym lub zapewnić lepsze funkcjonowanie rynków. Empiryczne analizy, które ja znam, łącznie z analizami OECD, pokazują, że na ogół te interwencje były chybione. Jedna z nagród Nobla dla wybitnego ekonomisty z Chicago, George'a Stiglera, nie żyjącego już niestety, pokazała, że to wielkie firmy, które mają być regulowane, dyktują, jak mają wyglądać regulacje. Że to się nazywa regulation capture. Natomiast naiwni obserwatorzy sceny politycznej, kogo to nie widzą? Oni widzą państwo jako źródło wszelkiego dobra i wszelkiej mądrości
i widzą rynki, które są populated, czyli w których działają tacy ułomni ludzie. Inni niż ci wspaniali politycy, którzy muszą interweniować, żeby te rynki złożone z ułomnych ludzi nie wpadały w rozmaite kryzysy i depresje. Mianowicie, z czego to wszystko jeszcze może podsumuję, z czego moim zdaniem wynikały te tendencje do odchylenia statystycznego i skąd się bierze taka ciągła skłonność w ekonomii zachodniej również, a tym bardziej w opinii publicznej poprzez publicystykę. Myślę, że to jest wyrazem pewnych schematów myślowych, które są błędami, jeżeli są stosowane nieświadomie, lub manipulacjami, jeżeli stosowane są świadomie. Główny schemat, o którym mówiłem na początku, ale powtórzę, to jest brak jakiejkolwiek lub rzetelnej analizy porównawczej wariantów wolnorynkowych z wariantami etatystycznymi, czyli uregulowanym rynkiem. Rzadko można to spotkać. Nobliści, którzy zdobyli Nagrody Nobla za wykrywanie, czy moim zdaniem fabrykowanie ułomności rynku, nie porównali tych rozwiązań rynkowych z etatystycznymi. To dotyczy Akerlowa, dotyczy Stiglitza i paru innych osób. Co więcej, prostacka wersja tego rodzaju postępowania polega na tym, że po prostu opisuje się rzekome lub faktyczne słabości wolnego rynku i zakłada, że to jest wystarczający argument, żeby rozwiązania etatystyczne były lepsze. Tak postępował Marx, Lenin i inni. Oni założyli, że socjalizm jest, kapitalizm jest samym złem. W związku z tym socjalizm, czyli antykapitalizm, może być dobrem. I tak postępują niektórzy uznani ekonomiści zachodni. Dalej, to oczywiście wiąże się w dalszym ciągu z bezrefleksyjną idealizacją państwa czy władzy politycznej. Przy czym ci, co to robią, oni to robią, ci etatyści, to oni w ogóle nie uwzględniają masy historycznych doświadczeń dotyczących realnych państw, czyli realnej władzy politycznej. Jakie są motywacje, jakie są ograniczenia informacyjne? Można mieć wrażenie, że ci etatyści, oni milcząco przyjmują za oczywistość, że wskutek jakichś tajemniczych mechanizmów selekcji najlepsi ludzie zaludniają aparat państwa. Zresztą to widzimy obecnie. A gorsi działają na rynku, który wymaga zastąpienia przez państwowy interwencjonizm lub przynajmniej światłej regulacji i makroekonomicznego pobudzania. To jest skrajne, nierzetelne postępowanie. Brak idealizacja jednej strony i demonizacja drugiej strony. To nie jest nauka. Wreszcie inny chwyt czy inna słabość umysłowa polega na tym, że porównuje się realne rynki z jakimś widealizowanym modelem i oczywiście dochodzi się do wniosku, że realne rynki nie spełniają, nie są tak dobre jak wyidealizowany model. W związku z tym potępia się realne rynki, a nie porównuje się realnych rynków z realnym interwencjonizmem. Wreszcie pospolitym błędem etatystów ekonomii zachodniej jest traktowanie rynków, które działają pod wpływem rozmaitych państwowych regulacji, już działają jako wolnych. I jeśli owe regulowane rynki traktowane jako wolne wykazują różne dysfunkcje, to etatyści domagają się następnych regulacji pod hasłem, że wolny rynek zawiódł. Tymczasem nie było wolnego rynku, bo były regulacje. To dotyczy całego sektora finansowego, który jest bardzo mocno regulowany. Jest wiele prac empirycznych pokazujących, które z tych regulacji doprowadziły do wadliwych zachowań niektórych banków. Proszę Państwa, etatyzm w ekonomii ma do pewnego stopnia wpływ na antyrynkową orientację w polityce, bo wielu polityków lubi łatwe rozwiązania. Oraz w opinii publicznej.
i nie da się też wykluczyć, że etatyści odpowiadają na popyt ze strony opinii publicznej, więc mamy to sprzężenie zwrotne. Jaki jest wniosek? Wniosek jest oczywisty, ale warto go powtórzyć. A mianowicie, jeżeli chcemy powstrzymać szkody, jakie etatyzm wyrządza świadomości społecznej i w praktycznej polityce gospodarczej, czyli w gospodarce, musimy aktywnie przeciwdziałać propagandzie etatystycznej, wpływając na opinię publiczną, tak jak to robił Jan Winiecki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze za interesujący wykład i za świetną dyscyplinę czasową. Co to znaczy doświadczony wykładowca? Niedługi forum przekazu. Proszę państwa, na czacie pojawiły się do tej pory 3 komentarze. Nie zdradzę tajemnicy, jeśli przekażę państwu informację, że pan Jacek Federowicz jest zadowolony z niespodzianki, która została mu przygotowana. I są 3 pytania do wykładowcy. Tak? Może 2 pytania i 1 komentarz. Ja odczytam to, ale może też przekażę ci komputer, żebyś mógł widać te pytania. Więc pierwsze pytanie dotyczy reform przeprowadzonych w Nowej Zelandii, zadane przez pana Dębowskiego. Drugi, rozumiem, komentarz Maćka Krzaka dotyczy jakiejś waszej dyskusji, która dotyczyła Nagrody Nobla. Tak. I trzeciego pytania na czacie ja nie zdążyłam odczytać, w związku z tym... Dobrze, może po kolei. Mamy tutaj tak. Doktor habilitowana Anita Szymańska. Tak, pani profesor Anita Szymańska pyta, jak ocenia wykładowca rosnące nierówności dochodowe w USA pomiędzy wykładowcami? Czy one są wynikiem mechanizmów wolnorynkowych, czy niewłaściwych regulacji państwowych? Czy jest optymalny poziom zróżnicowania dochodów? Proszę państwa, ja może zwrócę uwagę na fakt, że ten problem nierówności dochodowych będzie poruszany jutro w 2 referatach w pierwszej sesji, która zacznie się o godzinie 9:00. Więc zapraszam zainteresowanych do udziału w jutrzejszej sesji już. A teraz proszę. Proszę Leszka o odpowiedź. Tu jest jeszcze pytanie o reformę Nowej Zelandii. Tak. Od razu powiem, że nie zajmowałem się fundamentalnym problemem nierówności dochodowych między wykładowcami ekonomii w Stanach Zjednoczonych. To choć to pewnie bardzo ważne, to nie tak ważne jak generalny bałagan w dyskusjach o nierówności. I na ten temat chciałem powiedzieć parę słów. Proszę, dlaczego jest taka fiksacja na nierównościach dochodowych czy majątkowych, a nie na innych nierównościach? To po pierwsze. A jaki jest optymalna skala nierówności dochodowych? Kto potrafi wskazać to intersubiektywnie? Czy nie na zasadzie widzimisię? Nikt nie jest w stanie wskazać intersubiektywnie. W związku z tym można dyskusję toczyć nieskończoność. Dalej. O wiele ważniejsze od tego, tej całej dyskusji o nierównościach dochodowych, jest dyskusja o tym, jak ograniczyć biedę. A jak ogranicza się biedę w biednych krajach? Jeżeli się wprowadza reformy, dzięki którym one potrafią rosnąć, mogą rosnąć bardziej. I to, co się dokonało na świecie w ostatnich 30-40 latach, dzięki reformom rynkowym w Chinach, czy całym paskudnym systemie politycznym Chin, to jest gigantyczna redukcja biedy. To samo w Indiach. Ale ile osób dyskutuje o redukcji biedy, a ile dyskutuje o nierównościach dochodowych? Po trzecie, czy równo traktujemy oligarchów Putina, którzy są bardzo bogaci, oraz wynalazców typu Steve'a Jobsa? Czy równo, czy nierówno? Oczywiście, że należy nierówno. Dlaczego należy odróżniać źródła bogactwa? Złym źródłem bogactwa są powiązania polityczne, dzięki którym się zdobywa przywileje, jak w Rosji. Chyba lepszym źródłem bogactwa jest tworzenie bogactwa dla innych. To znaczy upowszechnianie ważnych dla życia ludzi innowacji. Uważam, że 90% tej dyskusji na temat nierówności dochodowych pomija najważniejsze problemy i może dlatego jest to właśnie popularne.
A dlaczego Piketty jest taki popularny i został okrzyczany nowym Marksem? To traktowane jest na Zachodzie jako komplement. No dlatego, że właśnie wbija się w tą obsesję, która dotyczy nierówności z pomijaniem biedy, z pomijaniem źródła bogactwa, a także pomija o wiele ważniejszy problem, a mianowicie nierówności szans. Nierówności szans istnieją wtedy, kiedy ludzie o podobnych cechach charakteru i umysłu mają bardzo różne szanse na realizację swoich zawodowych planów. I to jest zła sytuacja. Trzeba redukować te nierówności szans. Nierówności szans. Jak się redukuje nierówności szans? No przede wszystkim usuwa się, jeżeli jeszcze kraj dzielony jest na stany, kasty i tak dalej, jak Indie, no to trzeba to zwalczyć, to jest bardzo trudne. Po drugie, to jest równość wobec prawa. A zwłaszcza egzekwowanie prawa. I jeżeli mamy ustrój dyktatorski, to mamy skrajne nierówności szans, bo władza polityczna ściga ludzi, którzy się jej opierają. A nierówności właśnie władzy. Że z jednej strony absolutne dyktatury czy dyktatury są skrajne nierówności władzy. Mało kto się tym zajmuje, bo mamy fiksację na punkcie nierówności dochodowych, tak jak powiedziałem, z zaniedbaniem o wiele ważniejszych problemów. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na pytanie, bo uważałem, że pani profesor w międzyczasie tu informuje nas, że nieprawidłowo odczytaliśmy jej pytanie. Tak. No niestety, proszę państwa, w tej formule nie mamy możliwości spotkania się w kuluarach, żeby porozmawiać i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i sprecyzować dokładnie, co kto ma na myśli. To jest niestety pewna wada tej formy. Ale pojawiły się kolejne pytania, panie profesorze. Drugie pytanie jest, czy grozi nam wpadnięcie w pułapkę średniego wzrostu? A co to jest pułapka średniego wzrostu? Ja wiem, że to jest modne określenie. Znam nawet autora tego sloganu, który jest upodobaniem używany przez Bank Światowy i tak dalej. Ale co to jest? Rozumiem, że to sugeruje, że jak kraj dojdzie do średniego poziomu rozwoju, to mam większe szanse, żeby utknąć na tym poziomie, niż się rozwinąć dalej. Ale to nie jest żadna specyfika średniego rozwoju. Przy każdym poziomie rozwoju, niższym również, liczba krajów, które się dalej rozwijają, jest mniejsza niż tych, które nie rozwijają, bo trudniej jest o sukces niż o porażkę. Więc zapomnijmy o tym sloganie. Kolejne pytanie od pana doktora Włodzimierza Majcherczaka. Co z Chinami? W 2025 roku PKD Chin ma być większe niż USA. Jak to oceniać? On mówi o PKB totalnym, nie na głowę. Perspektywa 2025 roku. Gdyby Chiny trwały przy maoizmie, czyli skrajnym socjalizmie, byłyby nadal rozpaczliwe, biedne. Więc pierwszy wniosek to jest taki, że liberalizacja gospodarcza, nawet przy złym systemie politycznym, co się rzadko zdarza, że była przy złym systemie politycznym, no przynajmniej daje przyspieszenie wzrostu. I Chiny, przecież w Chinach, mniej więcej 80% gospodarki jest prywatnej. Więc Chiny nie są socjalistyczne z punktu widzenia klasycznej definicji monopolu własności państwowej. One są quasi-kapitalistyczną dyktaturą, która używa socjalistycznej doktryny. Kompletna aberracja, prawda? Odwołują się do Mao Tse-tunga. Co będzie dalej, nikt nie wie, co jest w miarę pewne natomiast. Nie będą się rozwijać, wzrost będzie spowalniał. Na ile? Nie wiemy, ale będzie spowalniać dlatego, chociażby dlatego, że już osiągały, zbliżają się do średniego poziomu. Poza tym pewne sprężyny rozwoju przestają działać, zwłaszcza ogromny przyrost zatrudnienia, jak i zmiany strukturalne polegające na przepływie ludzi z niewydajnego rolnictwa do bardziej wydajnego przemysłu. Nie wiemy także, co stanie się, jakie będzie stosunek tej dyktatury politycznej do gospodarki. Za czasów obecnego dyktatora Xi nie mamy dalszej liberalizacji gospodarczej, tylko mamy raczej uprzywilejowanie przedsiębiorstw państwowych, które ponoszą gigantyczne straty. A tyle jestem w stanie powiedzieć. Okej?
Dziękuję bardzo. Nie dotarło do nas pytanie pana Marcina Żygockiego, który zapowiada, że jego pytanie dotyczy kwestii praktycznej. No niestety nie wiemy, jaka to kwestia. Nie ma dalszych pytań. Proszę państwa, no, pewne korzyści, które podkreślała pani dr Bartelowicz z faktu, że możemy się spotkać w przestrzeni wirtualnej, no niestety tym korzyściom towarzyszą pewne straty. No, w ekonomii jest tak, że nic za darmo, coś za to. Ta strata to właśnie fakt, że nie możemy, tak jak w normalnym życiu konferencyjnym, spotkać się w kuluarach, porozmawiać, wyjaśnić sobie wszelkie wątpliwości, niedopowiedzenia, kontynuować dyskusję. Zapraszam do jutrzejszego spotkania. Życząc miłego wieczoru, mówię państwu do zobaczenia.